Henryk Szaleniec, oddział Sędziszów. Miechów to niewielkie małopolskie miasteczko leżące na wyżynie Miechowskiej pomiędzy dwoma wzgórzami. Od południa jest to wielka góra zwana potocznie Komorowską, a od północy Góra Stawna. Centralnym elementem miasta jest widoczna z daleka potężna bryła kościoła z charakterystyczną wieżą zwieńczoną hełmem w postaci kuli. Kula ta symbolizuje ziemię. Pod koniec października 2006 roku na hełmie wieży ustawiono figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. To piękne miasteczko zamieszkuje obecnie niewiele ponad 11 tysięcy mieszkańców. W niedalekiej odległości od Miechowa znajduje się niewielka miejscowość Tuchołów. Ta typowo rolnicza wioska leży w gminie Książ Wielki i otoczona jest zewsząd wielkimi połaciami lasów liściastych. Mieszkający tu ludzie utrzymują się głównie z rolnictwa, bowiem jak okiem sięgnąć znajdują się tu olbrzymie areały pól uprawnych. W Tuchołowie pod numerem 3 mieszka Henryk Szaleniec. Postać ta od lat znana jest w świecie gołębiarskim za sprawą dobrych gołębi i świetnych rezultatów w tym jakże ekscytującym hobby. W hodowli pomagają również dzieci pana Henryka, córka Anna i syn Piotr. W miarę wolnego czasu angażują się we wszystkie prace hodowlane. Pogodę mamy wymarzoną i możemy wypuścić młode ptaki na codzienny oblot. Jako że jesteśmy już po sezonie lotowym, trening ptaków nie jest już tak rygorystyczny, jak to ma miejsce w trakcie lotów. Obecnie na gołębniku Henryka znajduje się jeszcze ponad setka młodych ptaków. Pomimo ciężkiego sezonu lotowego, nasz rozmówca wyszedł z niego obronną ręką i nie zanotował dotkliwych strat, jak miało to miejsce u innych hodowców. W międzyczasie, jak młode będą trenować, postaramy się przybliżyć Państwu postać tego wspaniałego hodowcy. Ciekawi nas bowiem bardzo, jak zaczęła się jego przygoda z gołębiami pocztowymi. Historia z moimi gołębiami zaczęła się w roku 95. Wstąpiłem do oddziału w Olbrom. Tam zacząłem lotować młodymi. Oczywiście te wyniki na początku były może mierne, bo też nie miałem gołębi zbyt dobrych. Później powoli Zacząłem nabywać od różnych kolegów. Bywało też różnie. Gołębie lotowane były cały czas i młode, i dorosłe. Do roku 99 te wyniki były, można powiedzieć, mierne. W roku 2000 nabyłem Ardeny prosto z Niemiec i Janseny. Te pary połączyłem dwie pary, udało mi się i Jansenów, i Ardenów dobrze utrafić, dobrze młode po tych gołębiach się sprawowały. W roku 2002 przeniosłem się do oddziału Sędziszów, ponieważ założyłem rodzinę. Tutaj budowałem gołębniki. I moja historia z tymi gołębiami zaczęła się po prostu układać coraz lepiej. Gołębie zaczęły coraz lepsze osiągać wyniki. Także w roku już 2003 były wyniki dużo, dużo, dużo lepsze, ale tych dokumentów jeszcze w tej chwili nie znalazłem. Natomiast od roku 2005
już mam pełną dokumentację wyników. Na młodych w 2005 roku włożyłem 81 gołębi na lot, z czego zdobyłem 34 konkursy. Pierwszy gołąb był kolegi, natomiast 10 następnych do 11 miejsca było moich. Także na koniec lotów, w podsumowaniu młodych w klasyfikacji najlepszych lotników, w pierwszej 50 mieliśmy pierwszego lotnika, 8, 9, 13, 14, 18, 30, 40. Także tych gołębi było dużo, z naprawdę fajnym koeficjentem. To było właśnie z gołębi Jansen Arden, po tych oryginalnych parach, ale jak również były dołączane do nich wcześniejsze, z wcześniejszych lat, lotniki stare, które gdzieś tam sprawdzały się trochę na lotach. Później zacząłem przyglądać się tym właśnie gołębiom, które były sprowadzone w 2000 roku, że są to wartościowe gołębie, i rozmnożyłem w ogóle dużo tych gołębi, dużo przeznaczyłem do rozpłodu i zacząłem do nich powoli nabywać od różnych bardzo dobrych hodowców pojedyncze sztuki, na tyle, żeby mnie było stać, żeby też nie nadwyrężać rodziny, bo wiadomo, że zasoby były różne, na tyle, ile mi to pozwalało finansowo. Powoli nabywałem różne coraz lepsze gołębie, łącznie z gołębiem od Wolfranga Roppera, samiczkę, którą miałem z 2009 roku. Ta samica do tego roku była u mnie na gołębniku. Jest bardzo dużo po niej lotników, bardzo dobrych, dużo gołębi rozpłodowych, w rozpłodzie, i córki, i synowie, i dołączam dalej do tych właśnie linii, które były na początku sprowadzone. Ta samiczka w tym roku niestety zniosła tylko raz jajka, jedno było tylko dobre, już widocznie po prostu będzie niepłodna. W tym momencie pożyczyłem ją koledze, może jeszcze coś uchowa do Legionowa, zobaczymy. Henryk Szaleniec jest hodowcą z krwi i kości. Zna się na gołębiach jak mało kto i co roku zasila swoje stado cennymi ptakami. Opowiedz nam, jakie ptaki znajdują się obecnie na twojej hodowli. Tak, widać, nabyłem gołąbka od Van Nompen Julten z 15 roku, Belga. Jest to bardzo, bardzo fajny gołąb, który w tym momencie już tam po nim też, po dołączeniu go do tych starych linii, zaczęły się gołębie pokazywać. Bardzo fajny gołąb. Mamy gołąbka, samiczkę od Andrzeja Wiosny, która też w rozpłodzie była nabyta w 15 roku jako młódka, która też bardzo dobrze sprawdziła się w rozpłodzie i warto ją będzie poszanować dalej, mimo że jest to gołąb już 6-letni. Także tak to wygląda. Mamy gołąbka od Krzysztofa Pruskiego, Hołbena. Też bardzo dobry gołąb. Spróbujemy po nim coś wychować w tym roku. Też się już dwa gołąbki pokazały po nim. Zobaczymy jako dwuletnie, jak będą się sprawowały. W tym roku nabyliśmy gołąbka od kolegi Rafała Pasonia. Jest to z Baga 17. Samiczka, którą nabyłem, była lotowana. Jest to po ojciec jej, to jest ostatnie dziecko. Bag 17
potwierdzony dwoma certyfikatami DNA. Tu mamy samczyka od Leszka Pielesiaka, nabytego w 18 roku. W 19 gdzieś z tego połączenia nam jakoś nic nie wyszło. Natomiast teraz przełączyłem i widzę, że bardzo fajnie te gołębie leciały. Było uchowane 5 sztuk, wszystkie 5 jest po lotach. Jestem bardzo zadowolony. Czasem trzeba cierpliwości, czasem trzeba coś przełączyć, pomyśleć, spróbować, bo mamy te dwie linie gołębi pierwszych właśnie, które nam się sprawdziły. I jak nie z jedną, to z drugą, jak coś z jedną nie poleci, próbuję z drugą. Jeśli też nie poleci, to już nie próbuję, bo uważam, że nie ma sensu, bo te gołębie naprawdę super sprawdzają się w rozpłodzie i bardzo dobrze się krzyżują. Także z Leszka jestem też bardzo zadowolony. Mamy też samczyka od Kostosza, nabytego z Finekę 5000. W tamtym roku, z tamtego roku jest jeden młody z trzech. W tym roku przełączyłem, jest 5 młodych, 4 bardzo ładnie obleciało loty. Myślę, że dalej będzie warto pracować z tymi gołębiami. Mamy gołąbka od Hirna, też samczyka, też próbowałem go łączyć ze starą linią Ardenów, gdzie do tych Ardenów była dołożona właśnie też roperka. I tutaj muszę powiedzieć, że też bardzo, bardzo ładnie w tym roku pokazały się gołąbki. Bardzo chyba będą dość mocne, twarde te gołębie. Mamy samiczkę od Andrzeja Wiosny. Burom. Bardzo z Van de Nabele, plus Jansen. Bardzo, bardzo dobra samica w rozpłodzie. Powiem, że córka jej w tym roku, bo mieliśmy w oddziale na jednej sekcji, występowała ptasia grypa, w związku z tym loty zaczęliśmy bardzo opóźnione. Mieliśmy tylko 10 lotów jako dwuletnia. Na 10 lotów zrobiła 8 bardzo dobrych, czołowych konkursów. Bardzo dobra samica. Mamy gołębie też od Tomka Rumińskiego. Staramy się tak jakiegoś dobrego zawsze gołębia zakupić od różnych hodowców, nabyć, aby podnieść po prostu wyniki lotowe i iść cały czas, być na topie, być po prostu coraz wyżej i w okręgu, może kiedyś wyżej. Tu też mamy gołąbka ze wspólnego gołębnika z Niemczech po locie 500 km w tamtym roku nabytego. Jest to gołąbek z Rainera Putnera, z Finekę 5000 Putmana. Też samiczka, wyhodowaliśmy dwa młode, obydwa są po lotach, ponieważ sezon młodych był dość ciężki, w oddziałach nagubili, jak mówią hodowcy, bardzo dużo gołębi. Ja, na szczęście mnie to ominęło, w naszym oddziale też dużo gołębi zginęło u hodowców. Loty były ciężkie, około 70% gołębi. Hodowcy zgłaszają, że pogubili i w różnych oddziałach też hodowcy narzekają, że są bardzo duże straty, kilkadziesięcioprocentowe. Mnie na szczęście ten rok ominął na 120 parę gołębi. Zostało na ostatni lot włożyłem, będziemy później może patrzeć, ponad 100 i 100
5 zakończyło loty. Jest to bardzo dużo. W związku z tym gołębie są wartościowe. Potrafią walczyć do końca, dochodzić i nie musimy robić jakąś tam selekcję, żeby tych gołąbków też nie było przepełnienia w gołębniku. Mamy gołębia tutaj też następnego od Andrzeja Wiosny, bardzo dobrego. Jest to gołąb z Olimpii 03. Bardzo dobry, który u nas bardzo dobrze sprawdził się w rozpłodzie. Myślę, że będzie ta samiczka przynosiła dalsze sukcesy rozpłodowe. Także tak to wygląda. W ciągu swojej kariery hodowlanej i lotowej Henryk Szaleniec wywalczył wiele wspaniałych nagród. Dzięki nim znalazł się nieraz na łamach prasy branżowej i wielu hodowców jest mu wdzięczna za dobry materiał hodowlany i cenne dorady. Świadczą o tym liczne podziękowania. Henryk Szaleniec opowie nam teraz o swoich najważniejszych osiągnięciach w swojej kilkudziesięcioletniej karierze lotowej. Chciałbym przedstawić może kilka jeszcze wyników. Na przykład 2006 rok. Jestem drugim przodownikiem okręgu Kielce w kategorii A. Te wyniki tam przedstawiałem właśnie 2005, 2006. Może pokażę, że cały czas jesteśmy na topie. 2011 rok, 114 gołębi włożonych, 85 konkursów, 7 pierwszych i cały czas w pierwszej 50, bardzo dużo gołębi w konkursie. 2018 rok, 117 włożonych, 45 konkursów, 9 pierwszych. Z tego co pamiętam, to siadło 11, ale dwa gdzieś przeskoczyły mi, nie zarejestrowały się, bo było bardzo dużo gołębi naraz i też bardzo dużo gołębi w pierwszej 50 w oddziele. Aktualne wyniki, kilka lotów z tego roku. Sezon trudny, ciężki, i pandemia i ptasia grypa. Późnośmy zaczynali ze względu ptasiej grypy, że była na jednej sekcji w oddziele i po prostu nie mieliśmy pozwolenia na lotowanie. Musieliśmy czekać, aż po prostu minie tam z tymi kurami właśnie. Ale pokażę też lot na przykład w Schowę, 320 km. Włożonych 98 gołębi, 47 konkursów. Pierwszy mój gołąb 11, 13, 14, 15 i tak po kolei się pokazywały. Bardzo, bardzo też udany, można powiedzieć. Wschowa 3, 98 włożonych. To był już lot przedostatni, przeskoczyłem, ale jeszcze 500-ki pokażę. 49 konkursów, od czwartego gołębia w oddziele żeśmy w dziale zaczęli. Belic, pierwsze, włożonych 126 gołębi, 44 konkursy, pierwszy gołąb w oddziale. Także ten, tak to wygląda. Tak jak mówiłem, w Schowę mieliśmy tą trzecią, to był przedostatni lot. Musieliśmy odbyć w poniedziałek ze względu na warunki pogodowe. Nie została zorganizowana w sobotę, w niedzielę się nie dało wypuścić, a w sobota była, może byłby się lot udał, ale w końcu zarząd zdecydował, też jestem w zarządzie, zdecydował, że polecimy w poniedziałek. To też odbiło się na pewno na locie Hanower ostatnim, gdzie lot był bardzo trudny.
ponieważ ładowaliśmy gołębie w czwartek, a w poniedziałek przyleciały z lotu w Schowacz 320 km. Były ładowane w czwartek, więc dla gołębi był czas krótki przygotowania i podania jakichś środków, czy aminokwasów, czy przeróżnych elektrolitów, więc ten czas był bardzo krótki. Obawiałem się tego lotu bardzo. No i stało się tak, że te gołębie były wypuszczone. Data lotu 24.07. Zostały wypuszczone, godzina wypuszczenia 6.15, a gołębie pierwsze pojawiły się 17.41 na pierwszych pomiarach, więc lot był bardzo wymagający, bardzo trudny. Włożyłem 31 gołębi, z czego 15 konkursów zdobyłem. Gołębie zaczęły siadać 10, 11 i tak dalej. Konkurs na bazie 1-4 nie skończył się w pierwszym dniu, tylko na drugi dzień. Lot był dla mnie mimo wszystko, mimo obaw, bardzo udany i bardzo, bym powiedział, udany w tym roku sezon, ponieważ w oddziale w intermistrzostwie zająłem drugie miejsce w okręgu zestawienia intermistrzostwa. Jestem w tym momencie po weryfikacji, sprawdzeniu dokumentacji, jestem na siódmym miejscu, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze. W kategorii A jestem na 16 miejscu. W oddziale, tak jak mówię, jestem na miejscu drugim, jako drugi wicemistrz. I w intermistrzostwie, i w kategorii A. Drugi wicemistrz zaraz za mną. Tu widzę, w A są moi koledzy Choryn, Patryk i Konrad. W intermistrzostwie też są na miejscu trzecim ci moi uczniowie. No i gołębie też zrobiły jakieś nie najgorsze wyniki, ponieważ pojawiały się, tak jak mówię, w oddziale i z 500. Samiczkę miałem pierwszą z lotu 320 km, była czwarta. Tutaj widzę też gołąb był na miejscu drugim. Samiczka 130, 44, 130 derb. Także, że jestem z tego sezonu wyjątkowo zadowolony. Będę dalej próbował łączyć nowe pary, nabywać jakieś pojedyncze sztuki, dołączać do tych swoich starych linii, gdzie na ostatnim Hanowerze właśnie pokazały klasę przede wszystkim Arden Jansen i Wolfgang Ropper i z Andrzeja Wiosny też pokazało się sporo gołębi, ponieważ cały czas praktycznie odbiłem w granicach 50%. Zaprezentowane osiągnięcia warte są naszego uznania. Zostały zdobyte dzięki wspaniałym ptakom, jakie znajdują się w tej hodowli. Henryk Szaleniec pokaże nam teraz swoje najlepsze ptaki. Mam tutaj w rękach samiczkę, która z ostatniego lotu Hanower usiadła pierwsza u mnie na gołębniku. Jest to samica 211, jest to z Ardenów. Usiadła pierwsza na gołębniku, była dziesiąta w oddziele. Wspaniała samica z 2016 roku. Tak jak widać, lotuje gołębiami długo latają, czyli kilka lat. Pięcioletnia samica jeszcze będzie lotowana, przynajmniej rok, a później pójdzie do rozpłodu, jeśli,
jeśli jeszcze jeden sezon obleci. Myślę, że obleci, bo mimo, że nieraz zdarzyło się jej, że wróciła na drugi dzień, zawsze jest gołębiem pewnym, który, bo to są Ardeny, bardzo twarde, które takie dość dobrze zbudowane, choć średnio duże, bardzo ładna samica. Tu mam kolejną samiczkę, też z linii Arden Ropper. W tym momencie to już jest, tak mówię, Arden plus Ropper krzyżówka. Jest to samiczka 1399, która z ostatniego Hanoweru usiadła 11 w oddziele, druga na gołębniku. Pierwsza była 10 po, ona była zaraz 11 po odbita. Jest to naprawdę bardzo ładny i wartościowy gołąb z 18 roku. Myślę, że jeszcze parę sezonów przeleci, ponieważ przygotowujemy gołębie dość konkretnie, są przygotowane. Nie dajemy zbyt dużo środków chemicznych, tylko raczej staramy się dbać o wątrobę, o aminokwasy, o białko, żeby i karmę dobrą. Tu mam kolejną samiczkę z 14 roku, też z linii Arden, Arden Jansen, bo tu jest krzyżówka już, która z tych dwóch właśnie par, co miałem, jest to samica 3811. Zakończyła swoją karierę, miała 12 konkursów, została wycofana do rozpłodu. Takie gołąbki, które są powiedzmy 6-letnie, wycofuje do, jak są zasłużone, wycofuje do rozpłodu i próbuje z najlepszymi gołębiami z nabytymi od najlepszych hodowców. Zawsze nabywam jednego, dwa w roku. Takie staram się nabyć gołąbki. Mamy tutaj kolejną samiczkę zasłużoną w lotach z Wolfranga Roppera. Jest to gołąb 4083. To był z lotu Hanover. Była pierwsza w oddziele, była trzecia. Jest to samiczka z 13 roku, przeznaczona już do rozpłodu, o pięknym oku i z pięknymi wynikami. Nie będę tam już wymieniał jej więcej tych konkursów. Są to gołębie naprawdę twarde, które chyba u wielu hodowców sprawdzają się, roppery, bo jest to naprawdę piękna, o pięknym oku, o pięknej budowie. Bywało czasem tak, że już było ciemno, a ona potrafiła jeszcze z dalekiego lotu dotrzeć. Mam tutaj w rękach teraz samiczkę, która z Belic, z 500 km, była pierwsza. Jest to bardzo ładny gołąb. Jest to nabytek od kolegi Pawłowskiego. Jest to bardzo dobry gołąb, bardzo ładnie zbudowany, szybki. Zobaczymy, jak na przyszłość będzie dalej ta linia gołębi się sprawdzała. Ma piękne oko, pięknie zbudowane skrzydło. Na przyszłość zobaczymy. A tutaj mam w rękach w tym momencie samczyka od niej. Akurat cała para, bardzo ładnie lotują obydwoje. Mam po nich wypuszczone dwa młódki, bo jako po wdowcach tyle udało mi się uchować, wiadomo. Jest to samczyk, który bardzo ładnie lotował w tamtym roku. Był z ciężkich lotów i z 500, i z 700 siadał pierwszy u mnie na gołębniku. W tym roku bardzo ładnie leciał w kategorii A, ale tak jak tu widać, później pokażemy na zdjęciu, mieliśmy bardzo ciężką drugą 500, dwudniowy lot i ten gołąbek przyszedł na drugi dzień delikatnie uszkodzony przez
jastrzębia. I w związku z tym w tym roku jego kariera zakończyła się, ale myślę, że na drugi rok będzie dawał radę, bo był delikatnie tylko skrobnięty i będzie jeszcze parę lat leciał, bo jest to gołąb z 18 roku. W związku jest jeszcze rokuje nadzieję na przynajmniej 3 lata lotowania i robienia wyników. Miał w kategorii A dwa super loty o bardzo niskim koeficjencie. W tym momencie mam gołąbka, samiczkę od Andrzeja Wiosny z Olimpiady 03, Olimpii 03. Bardzo, bardzo ładna samiczka i która z 17 roku, która sprawdziła się w hodowli, ponieważ nie przynosiłem tutaj córki, ale do pokazania, ale w tym roku córka pięknie sprawowała się na lotach i myślę, że wyda sporo jeszcze młodych potomstwa z moimi najlepszymi rozpłodowcami, do którą co rok będę próbował łączyć może z innym samczykiem. Bardzo ładny samczyk nabyty z rogowym dziubem od panno Noppenjulten z 15 roku. Był nabyty w tamtym roku już po nim uchowałem dwa mutki i obydwa są po lotach starych, czyli dorosłych. W tym roku jest więcej, bo z dwoma samicami po nim wyciągnięte młodych i też bardzo ładnie po nich się zameldowały w domu, ponieważ mamy, tak jak mówię, bardzo małe straty na lotach i starych, i młodych. Także gołąb prawdopodobnie utrafiony do rozpłodu. Był sprowadzony widocznie bardzo trafnie. Tu mam z rozpłodu samiczkę, oryginalną córkę Roperki, gdzie te gołębie, jest tych gołębi w oryginale bardzo dużo, bo i są łączone na imbreda, również żeby podtrzymać linię, żeby nie musieć nabywać, bo są to gołębie sprawdzone i te gołębie po dołączeniu do moich linii sprawdzają się wyśmienicie. Tutaj mam gołąbka od kolegi Pawła Kozy z okręgu tam Łódź. Bardzo dobry gołąb, to jest z Leo Hremansa. Z tego, co mi mówił, sprawdził mi się w rozpłodzie. Jest pięknie zbudowany, pięknie ułożony i połączyłem go z córką właśnie Roperki i jestem bardzo zadowolony. Tu mam samiczkę od jeszcze ze starej linii, z tych pierwszych gołębi, czy pierwszych, nie pierwszych, ale bardzo dobrych, od Andrzeja Wiosny z pięknym okiem brązowo-zielonym, burą. Bardzo dużo gołębi, bardzo, bardzo się sprawdziła u nas po dołączeniu do naszych gołębi jako samica rozpłodowa. I właśnie tutaj mamy córkę poprzedniej samiczki od Andrzeja, z Andrzeja Wiosny, połączoną, która była połączona z właśnie ta bura z naszymi Ardenami. Świetnie się ta samica sprawowała. W tym roku ma u nas najwięcej konkursów. 135 końcówka, piękne skrzydełko, pierzy się pięknie. Na przyszłość myślę, że będzie powtarzać coraz lepsze i coraz więcej konkursów. Wspaniałe ptaki, nie ma co. Na posesji Henryka znalazło się miejsce dla gołębi rozpłodowych, które przebywają w niewielkim gołębniku ogrodowym, oraz dla gołębi lotowych, dorosłych i młodych, które przebywają w gołębnikach nad garażem. Zresztą Henryk sam opowie nam teraz o swoich gołębnikach. Stoimy przed gołębnikiem lotowym, gdzie tutaj mają właśnie wolierę. Wychodzą sobie
z gołębnika na wolierkę, jak są niewypuszczane. Gołębie lotowe, dorosłe po sezonie lotowym, zostały cele otwarte, miski lęgowe przewrócone i wychowały w tym momencie po jednym młodym, żeby ich motywacja na przyszły sezon była znowu bardzo dobra. Chowały młode nie po swoich, tylko przełożyłem jajka po gołębiach rozpłodowych, żeby te młódki wyhodować, żeby te młódki, kto tam sobie zamówił, żeby były po wartościowych, rozpłodowych gołębiach, a nie przypadkowych jakichś łączonych parach. Gołębie w tym momencie wypuszczam raz dziennie, ponieważ no, dookoła są lasy i drapieżników jest bardzo dużo. Stare, jak zakończą obloty, wypuszczam gołębie młode, wtedy polatają i też są zwoływane do gołębnika, żeby za dużo nie przebywały na zewnątrz, żeby jastrzębie nie po prostu dziesiątkowały stada. Być może, że w tym roku dłużej polatają do zimy czy do okresu zimowego, dokąd jastrząb nie będzie bardzo atakował, nie będzie dużych strat, będziemy wypuszczać. Gdy zacznie się intensywne uderzenia drapieżników, bo wiadomo, że z tego co wiem, to są jeszcze i wypuszczane z hodowli, więc one będą bardziej oswojone, bardziej będą agresywne tutaj, bo się mniej boją człowieka. Gołąbki w zasadzie już powinny skończyć oblot, ale w związku dzisiaj z dużą ilością jastrzębi na niebie, tak jak było widać, jeszcze trenują, muszę je próbować zwołać i później będziemy im przygotowywać karmę, którą trzeba im podać, żeby sobie dzisiaj zjadły. Jeszcze się boją, jeszcze się podnoszą, bo jastrzębie cały czas w okolicy chodzą. W tym momencie nawet widzę, że samica pojawiła się, bardzo groźna, ale widzę, że odchodzi w drugą stronę, nie powinna ich atakować, ale mimo wszystko gołębie się podniosły i musimy na nie poczekać, bo samiczka stoi i próbuje coś namierzać, ale myślę, że odpuści. Wczoraj był deszczowy dzień, w związku z czym pewnie jastrzębie nie pojadły, więc dzisiaj im troszkę mocniej dokuczają i te gołębie podniosły się z powrotem, ale myślę, że już będą lądować za chwilę. Powoli lądują, ale się boją. Jeszcze obserwują, czy ich ponownie nie zaatakuje. Chodź, 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 chodź. Po stronie wchodzą do gołębnika. A najlepiej by było, żeby skakiwały, żeby drapeżniki nie miały szans szybkiego ich atakowania, bo przy takiej pozycji, jak one siedzą, a musiałyby się podnieść, bardzo łatwym łupem staje się gołąb. Chodź, 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 chodź. Weszłem na gołębnik, żeby miały większą pewność, że już będą jadły za chwilę. Gołębie są uczone wchodzić
wlotem, które nie wchodziły, bo wchodziły z drugiej strony jako lotowane młódki, a teraz muszą już nauczyć się wchodzić tędy, co będą przeniesione na miejsce wdowców i tędy będziemy, stąd będziemy je już lotować. Widzę tutaj, że chyba już jakiś obcy też, tak jest, jakiś obcy się zabłąkał z nimi, trzeba będzie go odżywić i jak wejdzie i po tygodniu puścić, chyba że ma numer telefonu, to zadzwonić. Prawdopodobnie będzie wchodził, jak wejdzie, to przy okazji zobaczymy. Także gołębki weszły. Weszły, został tylko ten obcy. Będziemy później je za chwilę karmić. Wziąłem tutaj z lodówki sok z czarnego bzu. Tylko muszę sobie włożyć rękawiczkę, ponieważ jakbym to robił gołą ręką, to będę cały kolorowy, bo daje sporo naturalnych rzeczy. Jest to sok z czarnego bzu, który żona mi zawsze robi. Jest to bardzo mocno energetyzujący środek, jeśli chodzi naturalny. Wlewam go na karmę, polewam nim karmę, powiem później w jakim celu, podczas lotów też to stosuję. No, oczywiście trzeba go wymieszać. Wczoraj był lot, dzień bardzo wilgotny, mglisty, padał u nas deszcz, więc gołębie też to źle znoszą, a zwłaszcza młode. I nieraz po takich dniach lubią się pojawiać jakieś drobne dolegliwości, jeśli chodzi o mokre nosy albo coś. W związku z tym różnymi naturalnymi rzeczami też staram się wspomagać te gołębie, żeby po prostu uniknąć chorób górnych dróg oddechowych. Więc też to zastosowałem. Jest też taki środek, który stosuję na brak flegmy, na ten chrzan flegm plus zioła. To jest taki na drogi oddechowe, naturalny. Często go stosuję właśnie w piątek w celu uniknięcia chorób razem z bronchoinhalikiem. Oczywiście w takich proporcjach, jak zalecają. Mieszam to z karmą, z tym właśnie sokiem. Tak to stosuję, żeby uniknąć później chorób dróg oddechowych, żeby stosować jak najmniej antybiotyków. Lepiej zapobiegać różnymi ziołowymi środkami, niż trochę tego mieszania mam, bo gołębi jest dużo, więc muszę umieszać około 5 kg karmy, więc tak jak widać, tak, i mamy po wymieszaniu, później będziemy mieszać starym, ale na razie wymieszamy młodym. Tak to wygląda. Taką karmę możemy podawać teraz po sezonie z dodatkami. Jest to pierzeniówka różnych firm. Stosuję karmy, mieszam je razem, oprócz własną pszenicę, dodatek z własnego pola. I tak to wygląda. Zawsze w piątek daję ten środek przed lotami, bo uważam, że gołąb musi mieć czyste drogi oddechowe. Jeszcze pokażę oprócz tego, jeszcze czasem po locie, jak przychodzą, zakrapiam sasami, żeby usunąć katar czy jakieś tam nieczystości z dróg oddechowych. I uważam, że gołąb musi mieć zadbane drogi oddechowe, żeby mógł zrobić wyniki na przylocie.
są tutaj cele otwarte, gdzie stare gołębie wychowały teraz po młódku, a w tym tygodniu już będą rozłączone, odsadzone stare i te młódki stąd zabrane i cele, które są zamknięte, zostaną otworzone i tutaj przejdą na ten gołębnik gołębie młode, które będą zajmowały cele, a te cele zostaną zamknięte. Będą zajmować cele puste, żeby później samczyki młode nie wchodziły na cele zajęte przez stare, żeby na wiosnę nie było bijatyki. Znalazłem taki sposób na sprzątanie. Proszę zobaczyć, bo jest tutaj, wiadomo, że jest tutaj szuflada, ale na tą szufladę kładę sobie papier, wkładam miskę i jak taka cela jest zawrócona, to wychodzę sobie tylko z pojemnikiem, zbieram te papiery, ewentualnie trochę pyłu do pojemnika zmiatam, wsadzam, wsuwam nowy papier i mam celę daną posprzątaną. Jednocześnie nie wnikają mi bakterie w szufladę, gdyby gołębie coś do tu przyniosły, bo to różnie bywa i dlatego staram się jak najmniej właśnie, żeby było przenikanie jakiejś bakterii, żeby jak najmniej antybiotyków albo takich rzeczy podawać, bo to jest niebezpieczne, bo gdy gołębie są dobrze przygotowane na lot, a wiele hodowców właśnie mówi, czy na filmikach, czy ogólnie, że dobrze gołębie przygotowane to znaczy dobrze nakarmione przez cały tydzień. No i jak również każdy hodowca jakieś tam środki podaje, czy elektrolity, czy ten później może powiemy na dole, to dlatego jestem zwolennikiem jakiejś tam takiej higieny, czystości, żeby jak najmniej podawać właśnie środków chemicznych czy antybiotyków do gołębi, przez to mniej ginie, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że jak wspomagamy gołębie elektrolitami, aminokwasami, czy białkiem, po gołębiach czasem choroby nie widać, a gołębi przez to dużo ginie, bo hodowca dany nie jest w stanie zauważyć, że gołębią coś się dzieje. Nawet i po kale jest wtedy trudniej, bo jest bardziej zwarty, bo dajemy na przykład na grzyba coś, bo też pokażę co podaje i to po prostu trzeba uważać i pilnować, żeby wyczaić, jak coś po prostu się dzieje niebezpiecznego, żeby tych gołębi dużo nie gubić, bo wiadomo, że dobrego lotnika jest bardzo ciężko uchować, a bardzo łatwo jest go zgubić. Święte słowa. Wybitne ptaki nie rodzą się zbyt często. Gdy więc się takiego dochowamy, musimy o niego dbać i umiejętnie z nim postępować. Henryk Szaleniec jest ekspertem od utrzymania gołębi w zdrowiu i dobrej formie. Opowie nam teraz, jakich produktów używa i jak wpływają one na zdrowie ptaków. Myślę, że w każdej hodowli niezbędne jest utrzymanie w zdrowiu, dobre przygotowanie gołębi, a dobre przygotowanie, bo to uważam, często hodowcy stwierdzają tak mówiąc, to polega na dobrej karmie, dobrym karmieniu, odpowiednim karmieniu, nie przekarmianiu, jak jednocześnie utrzymaniu gołębi w zdrowiu i podaniu im odpowiednich środków w dzisiejszym sporcie, myślę, wspomagających, które hodowcy, jedni twierdzą, że podają, drudzy nie podają, ja akurat podaję. Podaję różne rzeczy, tak jak już tam wcześniej pokazywałem, bo jak są wilgotne dni, to jednak gołębie zapadają na górne drogi i trzeba je czymś, zwłaszcza naturalnym, wspomagać, bo nawet do cel wkładam liście chrzanu, żeby miały inhalację. I chciałbym też tutaj, jeśli można, to Państwu pokazać niektóre środki. Tak, jestem pytany, czy co podaję, albo co stosuję. Staram się podawać jak najmniej, ale podaję. Na przykład po locie,
po locie podaję Probak 1000, gdzie jest zalecany podawać z elektrolitem, ale podaję tej firmy, a elektrolit plus aminokwasy podaję firmy Greenplay. Są te elektrolity i 14 aminokwasów, które szybko regenerują gołębia, utrzymują wątrobę w dobrym stanie, co jest podstawą, żeby gołębie dobrze trenowały, wysoko trenowały, robiły różnego rodzaju przeciążenia, to wtedy wiadomo, że wątroba jest czysta i gołębie, nerki i wątrobę mają zdrową. W poniedziałek, wtorek podaję białko. Białko, jeśli jest to potrzebne oczywiście, bo nie zawsze jest, jak jest lot lekki, to nie jest potrzebne podawanie, wystarczy sama karma, ale jeśli jest lot trochę cięższy, zaraz podane jest białko, żeby gołębie się szybko zregenerowały, nie męczyły się po prostu długo dochodząc do formy z powrotem. Stosujemy witaminę AD3, tak jak AD3E, bo jak jest mało słońca, są dni pochmurne, to raz w tygodniu jest zasadne podanie takiej witaminy. Takie jest moje zdanie. W piątek lub sobotę podajemy Omniform. Podaję go na karmę z tego względu, że gołębie niezbyt chcą pić ten środek, pobierać w wodzie. Wolę go podać na karmę. Również go podaję delikatnie z tym elektrolitem. Stosujemy też Multigrelak. Jest to probiotyk o zawartości 9 szczepów bakterii firmy Greenplay. Podajemy go w zasadzie na karmę. Można go też podawać do wody. Jest to super środek, po którym gołębie, te jelita są zasiedlane i bardzo dobry, ładny robią kał. Także warto w swoim gołębniku czasem zastosować takie rzeczy. Gdy przychodzą loty już cięższe, stosujemy jod, dlatego, jak Państwo zobaczycie, stosujemy go w poidłach ceramicznych, z tego względu, że żelazo, czy jod, czy magnez, który stosujemy, tej firmy, on jest w butelkach szklanych. Tak powinien być, uważam, przechowywane żelazo, jod, magnez i tak samo powinien być podawany gołębiom. Ze względu tego, że po prostu w poidełkach plastikowych uważam, że dochodzi do różnego rodzaju niepotrzebnych reakcji i jest to obciążona tym wątroba. Tak samo jakby do kubka plastikowego wlał alkoholu i po jakimś czasie go spróbował wypić, to też zmienia swój skład, swój smak. Takie jest moje zdanie. Stosujemy też CMK. Jest to produkt, stosujemy go przemiennie czasem. Jest to produkt podobny co firmy Greenplay. Jest to magnez plus L-karnityna, tak samo tutaj. Tu jest karnityn, magnez, kompleks. Także stosujemy różne firmy, produkty różnych firm, choć w większości bazujemy na, bym powiedział, chyba na firmie Greenplay, bo uważamy akurat, te środki u nas się sprawdziły. Syn ma sklep, przychodzą ludzie do niego, hodowcy różni
i też z niektórych środków są zadowoleni, albo czasem mówią, że ten środek z tej firmy bardzo ładnie zadziałał, to też go próbujemy wprowadzić do swojej hodowli, sprawdzić, czy to prawda, i go próbować stosować. Jest tu zupełnie naturalny środek do podnoszenia szybkości, regeneracji gołębi, do regeneracji wątroby. Jest to rapotnik Lausera. Nawet go sportowcy rosyjscy, z tego co wiem, to gdzieś tam czytałem, stosowali. Dajemy go na karmę. No, przy lotach upalnych przy bardzo się sprawdza, bo jest to natura, więc natura no, niczego nie zabija, niczego nie, tylko raczej wspomaga. Jak jest dobrze dobrany na dany dzień, to uważam, że jest bardzo, bardzo pomocny w osiąganiu wyników. W sporcie gołębiarskim w tym momencie pojawił się też duży problem z grzybem, gdzie atakuje gołębie. Doświadczyłem swego parę lat temu, gdzie gdzieś tę sprawę zlekceważyłem i po prostu dopadł mnie ten może drobny problem, ale no, na jednym czy dwóch lotach było dużo, dużo słabsze odbicie przez to, że po wykonaniu badań okazało się, że są grzyby, jest grzyb i gołębie już gorzej, słabiej przyleciały. Na szczęście nie poginęły, nie, bo no, tych gołąbków bardzo dużo u nas dzięki stosowaniu rozsądnie niektórych środków są, nie poginęły. Jest to bardzo dobry, jest i w płynie. My dajemy go, w większości daje go w proszku. Jest to fajny na karmę, bo przy gorących dniach wiele rzeczy lepiej podać na karmę, a jak nie, to w ceramicznych poidłach, żeby, bo tak samo jodalina też działa dość mocno na grzyba. Zresztą tutaj piszę przeciw grzybom też. Tak. No i chyba oprócz tego, no, stosujemy jeszcze zioła. To już własne herbatki. I czasem jeszcze jakiś produkt z firmy Greenplay, tam ziołowy, dolewamy do zależności od lotu, od sytuacji. Także, no tak jak widać, podajemy różnych firm te środki, bo tam zresztą też mówiłem o kroplach, gdzie warto powiedzieć, radziłbym hodowcom sobie pilnować, żeby jak tylko robią się woskówki troszkę ciemne lub troszkę mokre, to stosować te tam dwa produkty, co na początku mieszałem właśnie z karmą, i zakropić kroplami powinno pomóc, i nie trzeba wtedy stosować środków mocniejszych jak antybiotyki, bo to jest uporczywe i długie leczenie, żeby nie rozwinęło się w ornitozę lub w jakieś większe katary, czy lepiej zapobiegać niż leczyć. Dziękuję. My też bardzo dziękujemy za ogrom informacji, jakie przekazał nam dzisiaj pan Henryk, i życzymy mu dalszych sukcesów w sporcie gołębiarskim. Montaż i realizacja: studio filmowe Tornado.